Dlaczego Jackowi Woźniakowi zależy na wygaszeniu mandatu Adama Hocka? Radny uznał, że Adam Hock naruszył zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu gminy. Sprawa dotyczy spółki Maltgarden, której Hock jest mniejszościowym udziałowcem, a która od czerwca tego roku w prywatnym lokalu i przylegającej do niego wydzierżawionej części chodnika przy ulicy Morskiej prowadzi działalność gastronomiczną. Zgodnie z uzyskaną opinią prawną, w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu, osoba radnego Rady Miasta nie może zasiadać w organach zarządzających podmiotem, który właśnie w prowadzonej działalności ma zamiar wykorzystywać majątek gminy. Przepisy ustawy o samorządzie jasno wskazują na tą okoliczność. Nie było to dla nas tak naprawdę praktycznie żadne zaskoczenie. Mając to na uwadze, w dniu 31 maja tego roku Zgromadzenie Wspólników odwołało mnie z funkcji prezesa zarządu, aby ten konflikt prawny nie występował. Radny Woźniak wskazał w piśmie, że spółka miała wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta i prowadzić tam działalność w momencie, kiedy Adam Hock był jeszcze prezesem zarządu, a to, jak twierdzi Adam Hock, nieprawda. O szczegółach tej sprawy radny Woźniak doskonale wiedział, bo informowała go o tym chociażby prezydent miasta Anna Mieczkowska w lipcu tego roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, że radny Woźniak szuka większości do odwołania Hocka. Na jego wiedzę w tym zakresie wskazuje też informacja użyta w piśmie do wojewody, gdzie radny pisze wyraźnie, że doszło do zmian w organach spółki, które formalnie zostały zarejestrowane przez KRS w dniu 6 października, ale pomija fakt, że prawnie są skuteczne z dniem podjęcia, czyli 31 maja 2021 roku. Adam Hock uważa, że Jacek Woźniak swoim pismem wprowadził wojewodę w błąd. W piśmie do wojewody radny Woźniak kłamie co najmniej trzykrotnie. Po pierwsze, że w czasie, gdy spółka prowadziła działalność na mieniu gminy, byłem w jej zarządzie. Tak nie było, o czym wspomniałem przed chwilą. Że działania zmierzające do zmian w organach spółki podjęliśmy po tym, jak radny zaczął się sprawie przyglądać. Nieprawda. Zaczęliśmy to robić przed podjęciem naszych działań. Myślę, że radny przecenia swoją aktywność w tym zakresie. Oraz insynuując, że podjęte działania miały na celu wprowadzenie w błąd odnośnie tego, kto faktycznie korzysta z pasa drogowego. Nigdy nie było wątpliwości, że jest to spółka Maltgarden. Radny Woźniak w celu ustalenia okoliczności sprawy miał się posunąć do dość groteskowych zachowań śledczych, mówi Adam Hock. Zamaskowany robił zdjęcia, ukrywając się za drzewem, prowadził obserwacje, przesiadując na ławce w okolicy lokalu, czy dokonywał zakupów kontrolowanych poprzez podstawione osoby i paragony z tych kontroli właśnie dołączył do tego pisma. Ponieważ jest osobą publiczną i wiele osób go zna, wzbudziło to wiele komentarzy i pytań personelu odnośnie jego postępowania. W tym samym czasie radny Woźniak kierował interpelacje dotyczące spółki Maltgarden do pani prezydent. Radny Hock nazwał działania Jacka Woźniaka uporczywym nękaniem i jednocześnie zapowiedział wniesienie powództwa cywilnego przeciwko radnemu Woźniakowi, którego przedmiotem będzie naruszenie moich dóbr osobistych przez próbę publicznego przedstawienia mnie w niekorzystnym świetle, co może mieć istotny wpływ na prowadzoną przeze mnie działalność zarówno publiczną, jak i biznesową. Odrębna sprawa będzie dotyczyła wyrządzenia przez radnego potencjalnych szkód spółce Maltgarden przez sugestie wykorzystywania w jej działalności pozycji wspólnika. Dla mnie osobiście przykre i smutne jest to, że niektóre osoby po ponad 20 latach doświadczeń w samorządzie politykę rozumieją właśnie jako bezpardonową, pozbawioną zasad przy użyciu wszelkich możliwych narzędzi walkę o własny interes. Dobro wspólne i interes miasta nie mają w tym wypadku żadnego znaczenia. Całe wystąpienie Adama Hocka skomentował Jacek Woźniak, polecając lekturę artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym, która mówi wprost o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na majątku gminy i nie tylko w organie zarządzającym, ale wspólnie również z innymi osobami. Jest na ten temat bogate orzecznictwo i czekam na wdrożenie przez pana przewodniczącego postępowania wyjaśniającego w tym zakresie. Myślę, że generalnie całe to postępowanie będzie bardzo interesujące dla opinii publicznej. Teraz sprawą radnego Adama Hocka w Radzie Miasta zajmą się sami radni. Do tematu wrócimy.